cieszy, że jest nas tak dużo. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, co zrobimy, jak w następny poniedziałek przyjdzie jeszcze więcej osób. A macie obowiązek kogoś przyprowadzić. Będziemy musieli jakoś sobie radzić. Myślę, że Pan Bóg rozwiąże każdy nasz problem. I dzisiaj może będzie spotkanie troszeczkę inne. Może nie będzie tak bardzo uduchowione, chociaż będzie, ale bardziej takie, no takie praktyczne. Teraz jak z Zuzią byłem w Danii i też zachęcaliśmy tam do zakładania, otwierania domowych kręgów biblijnych, mieliśmy materiały księdza Jana, mieliśmy też nasze Pisma Święte i kiedy dałem Pismo Święte pewnej kobiecie, ale mówię, że tam jest tylko cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Psalmy. A ona mówi, to bardzo dobrze, bo ja nie czytam Starego Testamentu. I tak, tak sobie myślałem o tym Starym Testamencie, żeby coś na ten temat powiedzieć, żeby zachęcić nas do czytania Starego Testamentu. I chciałbym najpierw spytać, komu sprawia trudność czytanie Starego Testamentu? Śmiało, niech podniesie rękę do góry. Właśnie. Czytamy tam różne rzeczy, których nawet czasami byśmy nie chcieli usłyszeć. Ja kiedy byłem w więzieniu w Hamburgu i poszedłem do biblioteki więziennej, chciałem coś znaleźć w języku polskim i jedyną rzecz, którą znalazłem w języku polskim, to była polska Biblia. Więc wziąłem tą Biblię do celi i zacząłem ją czytać. Od początku, od Starego Testamentu, Księga Rodzaju i tak dalej, Wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Doszedłem do Księgi Hioba. Miałem taki zapał, no bo byłem zamknięty w celi więziennej. Nie miałem nic innego do czytania. I kiedy zacząłem czytać Księgę Hioba, to ta księga mnie zniechęciła i powiedziałem tak sobie w sercu, ja nie chcę takiego Boga. Boga, który takich rzeczy dokonuje. Boga, który niszczy człowieka przez choroby, przez kataklizmy i zostawiłem tą księgę, ten Stary Testament na wiele lat. Dzisiaj jestem zafascynowany Starym Testamentem, ale wiem, że wielu ludzi ma problemy ze Starym Testamentem. Ciągle się z tym spotykamy. Ale chciałbym dzisiaj wam przypomnieć, że... Bo my lubimy Nowy Testament. Dlaczego? Dlatego, że w Nowym Testamencie mamy kontakt z Jezusem. Spotykamy Jezusa. On jest tam, on tam jest. Widzimy Jego dzieła, co On czyni, co On mówi, czego dokonał, czego jeszcze dokonuje. I to nas fascynuje. Ale chciałbym dzisiaj wam przypomnieć, że ten sam Jezus Chrystus jest obecny w Starym Testamencie. Jest obecny w Starym Testamencie. Cała Biblia mówi o Jezusie. Mało tego, cała Biblia to Jezus. Znamy te słowa, prolog z Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. O czym ten prolog mówi? O Jezusie. On był na początku, a więc był w pierwszej księdze Starego Testamentu. Kiedy Bóg powiedział, uczyńmy człowieka. Nie powiedział uczynię, tylko uczyńmy. I Jezus tam był. Kiedy Bóg powiedział, niech stanie się światłość, przez Słowo, więc przez Jezusa to światłość się stała. Jezus jest treścią Starego Testamentu, tak samo jak jest treścią Nowego Testamentu. Ale my mamy skłonność do szukania Jezusa tylko i wyłącznie w Nowym Testamencie. I przez to dzisiejsze nauczanie chciałbym jakoś to zmienić i zmobilizować was do poszukiwania Jezusa na kartach Starego Testamentu. Oczywiście trzeba się do tego troszeczkę przyłożyć,
żeby znaleźć Jezusa w tych trudnych historiach Starego Testamentu. Ale pewne rzeczy ze Starego Testamentu, które mówią o Jezusie, już znamy. Na przykład, co znamy? Kto może mi pomóc? Zuzia nie może mówić, ona jest ekspertem. W Izajaszu. Mianowicie? Sługa Jahwe. Tak, Izajasz, prorok Izajasz mówi o Jezusie. Co jeszcze znajdujemy w Starym Testamencie, co dotyczy Jezusa? W psalmach też możemy znaleźć. W psalmach. Wczorajsze Ewangelie. Słucham? Wczorajsza Ewangelia, co było wczoraj czytane ze Starego Testamentu? Dobrze. Ale na przykład. Oto Panna pocznie i porodzi syna. O kim jest mowa? O Jezusie. Pierwsza księga. Od razu. Po grzechu. Co Bóg powiedział? Potomstwo niewiasty zniszczy dzieła diabła. O kim była mowa? O Jezusie. I ten Jezus, chociaż ukryty w Starym Testamencie, przewija się przez karty, wszystkie karty Starego Testamentu, bo tak Stary, jak i Nowy Testament przepełniony jest obecnością Chrystusa. Może w Starym Testamencie nie jest tak łatwo znaleźć go jak w Nowym, ale on tam jest. On jest obecny w Starym Testamencie. I dlaczego nam sprawia trudność odnalezienie Syna Bożego w Starym Testamencie? Myślę, że dzieje się to dlatego, że często przystępujemy do czytania Starego Testamentu i czytamy go w sposób dosłowny, czytamy mechanicznie. Czytamy i to nas przeraża czasami, te walki w Starym Testamencie, różnego rodzaju bałwochwalstwa i tak dalej, wojny. A jak czytamy jeszcze Księgę Liczb, czy Księgę Kapłańską, te wszystkie wyliczenia, ofiary, to nas przeraża i my wtedy czytamy to tak szybko, żeby tylko z tym się zapoznać i biegniemy tak mechanicznie przez ten Stary Testament i przyjmujemy to, co przeczytaliśmy dosłownie. Tymczasem chcę dzisiaj zwrócić wam uwagę na to, że przekaz Starego Testamentu nie tylko mówi o faktach, które stały się wiele, wiele wieków temu, o dosłownych jakichś wydarzeniach, ale ten tekst posiada też inny sens. Sens duchowy. Jest sens dosłowny, to czytamy, na przykład jakiś sens historyczny, że Mojżesz przeprowadził lud przez morze suchą nogą. To jest sens dosłowny, tak było. 40 lat chodzili po pustyni, sens dosłowny, tak było. Ale oprócz tego zapisu dosłownego wydarzeń znajduje się w tym tekście też sens duchowy, który dla wielu czytających jest wielką tajemnicą i niezrozumiały, jest taki, coś pojmujemy, ale to tak jakby cień czegoś, czego nie pojmujemy. I może nawet odnosimy to jakoś do Jezusa, do Nowego Testamentu, ale to jest wszystko takie zamazane. I chciałbym wam pokazać, co Słowo mówi, Nowy Testament, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, siódmy werset. Tam Paweł, apostoł, napisał. O, to takie wielkie. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej. Mądrość ukrytą. Tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. A więc Paweł mówi, że jest pewien rodzaj mądrości Bożej, która do konkretnego, do jakiegoś czasu jest ukryta. Jest ukryta, ale jest przeznaczona
ku chwale naszej. I właśnie, jeżeli chcemy głębiej wejść w Stary Testament, musimy przyjąć to, że jest tam coś ukrytego, co Bóg chce nam prędzej czy później objawić. I to jest, że czytając Stary Testament, nie powinniśmy koncentrować się tylko na tym przekazie dosłownym, czy nawet historycznym. Tam są pewne rzeczy historyczne zawarte. Nie na tym tylko mamy się koncentrować, chociaż to też jest ważne. Musimy mieć na uwadze, że ten tekst posiada też sens duchowy. I do zakresu tego sensu duchowego należą na przykład sens chrystologiczny. Sens chrystologiczny. O czym on mówi? Jest to wszystko, co jest zawarte w Starym Testamencie, co dotyczy Jezusa i co mówi o nim. To jest sens chrystologiczny. Jest też sens eschatologiczny. Nowy Testament mówi też o tym, co ma nastąpić przy końcu czasów. Czytamy Księgę Daniela na przykład, tam mamy sens eschatologiczny. Ale jest tam w Starym Testamencie też sens moralny. Bardzo ważny, uważam, że bardzo ważny dla nas. Sens moralny poucza nas, co mamy robić i kim mamy być. I jeżeli wiemy, że jest taki, oprócz sensu dosłownego, jest sens duchowy zawarty w Starym Testamencie, i jeżeli w tym kontekście czytamy Stary Testament, on naprawdę otwiera nam tajemnicę, która tam jest zakryta. Wtedy już nie czytamy tylko mechanicznie, ale doszukujemy się obecności Jezusa, doszukujemy się, czy czasami ten tekst nie mówi o tym, co ma być przy końcu czasów, albo czy ten tekst nie mówi o tym, jaką postawę ja mam przyjąć, co mam zmienić w moim życiu, nad czym pracować, do czego dążyć. I kiedy widzimy, mamy na uwadze te sensy duchowe, nasze czytanie Starego Testamentu staje się dla nas bardzo interesujące. Każdy lubi poszukiwać skarbów na przykład, jakichś niespodzianek. Ludzie jeżdżą w różne miejsca świata, żeby coś zobaczyć, żeby coś odkryć. My jako wierzący, jako zakorzenieni w Piśmie Świętym, też powinniśmy mieć tą ciekawość, czy chęć odkrywania tego, co Bóg zawarł w Starym Testamencie. I teraz, mając to na uwadze, że są sensy duchowe też w tym Starym Testamencie, chciałbym zrobić z wami taką małą wędrówkę przez historię ze Starego Testamentu i odkryć nie tylko ten sens rzeczywisty, ale też spojrzeć na sens duchowy, jaki ten tekst, ta historia nam przedstawia. I chciałbym się tutaj posłużyć historią Samsona. Wszyscy znamy tą historię, prawda? Myślę, że nie trzeba dużo wyjaśniać, kim był Samson. Chciałbym posłużyć się historią Samsona, by odkryć w nim podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ale mając to na uwadze, chciałbym, żebyśmy zwrócili też nasze oczy na list do Hebrajczyków, który mówi tak, prawo bowiem, prawo to jest ten Stary Testament, prawo bowiem posiada tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Stary Testament posiada cień przyszłych dóbr, nie obraz. Nie całą rzeczywistość, która ma nastąpić. Jest to tylko cień. Jeżeli na przykład bym zbliżał się do rogu budynku, słońce bym miał za mną,
a ksiądz Jan by szedł z drugiej strony, to kiedy ja bym wychodził do tego rogu budynku, najpierw ukaże się ksiądz Jan, zobaczy mój cień z drugiej strony. Cień to jest zapowiedź, ksiądz Jan, widząc cień, jeszcze nie wie, kto idzie, ale widzi, że idzie jakiś człowiek. I cień zapowiada moje przyjście, moje spotkanie z księdzem Janem. Rozumiecie, o co chodzi, prawda? Tak samo jest ze Starym Testamentem. Stary Testament jest cieniem rzeczywistości, które miały nastąpić w Jezusie Chrystusie. I skoro tak jest, to bardzo ważne, żebyśmy zapoznali się z tym, co Bóg powiedział o Jezusie, czy jak wskazywał na Jezusie, już na Jezusa już w Starym Testamencie. I kiedy czytamy tutaj prawo bowiem posiada tylko cień przyszłych dóbr, to czytając komentarz do tego wersetu, tam jest napisane w naszej Biblii, że prawo, ja cytuję teraz, prawo jest zaledwie niedoskonałym typem doskonałego nowego prawa Ewangelii. Więc Stary Testament, czy postać Samsona jest niedoskonałym typem tego, który miał narodzić się z dziewicy, doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa. I więc życie Samsona opisane w Starym Testamencie jest cieniem, jest zapowiedzią tego, co dokonało się w Jezusie. I nie wiem jak was, może od dzisiejszego dnia was zafascynuje szukanie tych sensów dosłownych. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Bo i kiedy będziemy zaraz przyglądać się Samsonowi, zobaczymy, że on zapowiadał Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy teraz poszukali podobieństwa. Podobieństwa w tych dwóch postaciach. Samson i Jezus. Samson jako cień, jako zapowiedź, Jezus jako rzeczywistość, jako zrealizowanie tego, co Bóg zapowiedział przez Samsona. I zobaczmy, nie będziemy tutaj czytać całej historii Samsona, ani też całej historii Jezusa, ale pewne urywki tylko, pewne wersety chcę pokazać, jak wielkie podobieństwo jest Samsona do Jezusa. Księga Sędziów, 13 rozdział, przeczytam werset 3 i 5. Anioł Pana ukazał się owej kobiecie, która stała się matką Samsona, mówiąc jej: otoż teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. I później w 5 wersecie anioł pański jeszcze raz powtarza: oto poczniesz i porodzisz syna. I teraz idziemy do Nowego Testamentu, do Ewangelii według Łukasza, 1 rozdział, 31 i 34 werset. Oto poczniesz i porodzisz syna, mówi anioł, któremu nadasz imię Jezus. I później Maryja mówi: jakżeż to się stanie? Zaraz do tego wrócimy. Oto poczniesz, anioł pański mówi do Samsona, oto poczniesz, anioł pański mówi do Maryi. Więc, słucham? Do matki Samsona. Do Maryi. Ale do matki Samsona, nie do Samsona. Słuchamy uważnie. Poczekajcie, bo albo ja się... Wyczyłeś się. No, to jak powiedziałam? Anioł pański powiedział do Samsona. Do matki Samsona? Do matki. To matka sobie wstawiliście, że do matki, i to wskazuje na to, że bardzo kontrolujecie to, co mówię. Chciałbym, żebyście byli zainteresowani tak Starym Testamentem, jak jesteście zainteresowani teraz tym, co ja mówię. Fajnie. Dobrze, więc widzimy tutaj podobieństwa. Narodziny Samsona i Jezusa zostały ogłoszone przez anioła pańskiego. Tu są dwa krzesła, możemy wziąć. Mogę wziąć te krzesła?
Narodziny Samsona, narodziny Jezusa zostały ogłoszone przez anioła. I Manoach, człowiek, mężczyzna, który miał się stać ojcem Samsona, spytał anioła, co mam czynić? Manoach, co mam czynić? Maryja, matka Jezusa, pyta, jak to się stanie? Widzicie tutaj jakieś podobieństwo? Manoach nie wiedział po spotkaniu z aniołem, co ma czynić, po zapowiedzi, że będzie miał syna. Maryja też nie wiedziała. Wielkie podobieństwo. I teraz zobaczmy, Samson się już urodził. Dlaczego Samson się urodził? Urodził się po to, by wyzwolić Izraelitów z ręki Filistynów. Filistyni prześladowali Izraelitów w tamtym czasie. To jest czas sędziów w Izraelu. Przed Samsonem, przed narodzeniem Samsona, przez lat 40 Izraelici byli uciskani przez Filistynów. Przez 40 lat Filistyni ich gnębili, narzucili wielkie jarzmo na lud wybrany i Izraelici zaczęli wołać do Pana. Zaczęli wołać do Pana i Pan odpowiedział. Pan odpowiedział, oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz syna. I Samson się narodził. Samson się narodził, by wyzwolić Izraelitów od Filistynów. Jezus narodził się, by wyzwolić całą ludzkość od ucisku i niewoli szatana. Samson, aby wyzwolić Izraelitów z niewoli Filistynów. Jezus narodził się po to, aby wyzwolić całą ludzkość z niewoli diabła. Nie wiem jak was, ale mnie to fascynuje. Kiedy Samson się narodził, Słowo Boże mówi, że Duch Święty, Duch Boży, wtedy Duch Boży prowadził go. Duch Boży stąpił na niego. Kiedy Jezus się narodził w Jordanie, Duch Święty stąpił na Jezusa. Prawda? Widzicie tutaj podobieństwo? Może 40 lat byli prześladowani Izraelici, a 40 dni Jezus... Dziękuję. Super. Leszek pracuje na pełnych obrotach. Fajnie, dziękuję. Dobrze. Samson przez całe swoje życie kruszył jarzmo Filistynów. Całe życie walczył z Filistynami. Jezus przyszedł na ziemię, by zniszczyć kompletnie dzieła diabła. I o tym mówią nam słowa w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 38 werset o Jezusie. O Samsonie sobie przeczytacie, ja wierzę, że jak pójdziecie do domu, to jeszcze może dzisiaj weźmiecie Stary Testament, Księgę Sędziów, 13 rozdział i zaczniecie czytać historię Samsona. Ale o Jezusie wam przeczytam. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z Nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. Ilu uzdrawiał? No tak słabiutko mówicie. Uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą. A więc kto by częstował chorobami ludzi? A jaki grzech? Gdzie tu jest napisane, że Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod władzą grzechu? Tego tutaj nie ma w tym tekście. W
tym tekście jest, że Jezus przeszedł, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Oczywiście działanie diabła w człowieku powoduje grzeszne życie. Ale korzeniem grzechu jest diabeł. Korzeniem choroby jest diabeł. Tam nie ma Boga. W chorobie nie ma Boga. Niektórzy mówią, że Bóg mnie pobłogosławił chorobą. Gdzie to tu jest napisane? Uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Kiedy chorujesz, diabeł ma jakąś władzę nad twoim ciałem, więc masz prawo powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, diable, który w imieniu Jezusa, który zniszczył twoje dzieła, idź precz z mojego ciała, z tą chorobą. A więc widzimy tutaj, Samson za swojego życia niszczył Filistynów, wyzwalał Izraelitów. Jezus przyszedł, aby wyzwolić lud Boży, aby wyzwolić każdego człowieka. I dalej, zobaczmy, jakie jeszcze podobieństwo widzimy. Pobratymcy Samsona, a więc jego przyjaciele, jego ród, jego plemię, on pochodził z plemienia Dana, jego plemię, jego przyjaciele, najbliżsi, ci dalsi Izraelici, co zrobili? Odrzucili Samsona i wydali w ręce Filistynów. Jego najbliżsi, jego ród, oddał go w ręce Filistynów. A co zrobiono z Jezusem? Żydzi wydali Jezusa, odrzucili Jezusa i wydali Jezusa w ręce Rzymian. Widzicie podobieństwo? Samson i Jezus. Samson, cień, zapowiedź, Jezus, rzeczywistość. I te podobieństwa nie są przypadkowe. To nie stało się tak, że akurat takie przypadkowe podobieństwa tutaj w Starym Testamencie i w Nowym zostały zapisane. Bóg chce przez te teksty coś nam powiedzieć. Samson, jak przeczytacie historię Samsona, to był, chociaż był obdarzony mocą Bożą, nikt nie miał takiej mocy, takiej tężyzny fizycznej, takiej siły jak on, ale był tylko słabym człowiekiem. Samson ciągle rujnował swoje życie, chociaż Duch Boży był nad nim. Samson rujnował swoje życie. Samson sprzeniewierzył się Bożym przykazaniom. Bóg powiedział, kiedy Samson miał się narodzić, Bóg powiedział, on nie będzie jadł nic nieczystego. A co Samson zrobił? Jeżeli nie wiecie, Samson szedł tam do pewnej kobiety, którą sobie upodobał, nie w swoim narodzie, a w innym, właśnie u swoich prześladowców, Bóg powiedział, że nie wolno wchodzić w związki z innymi rodami, narodami, tym bardziej z Filistynami, z wrogami Izraela. Ale Samson tam sobie spotkał piękną kobietę. I mówi, a co tam Bóg, co tam przykazania Boże? Ja tam chcę tą kobietę, matka, ojciec, go przestrzegali. Nie no, przecież nie wolno. Wybierz sobie w naszym rodzie jakąś kobietę, są piękne. A Samson mówi, a co wy mi tam gadacie? Co tam Bóg, co wy? Ja chcę, ona mi się podoba. I szedł tam i kiedyś lew wyskoczył, rozerwał tego lwa na szczępy, no bo wiemy, jaką miał siłę. I poszedł. Poszedł i tam ślub, tam opisana ta historia jest piękna. Jakie głupoty on robił, ten człowiek. To jest mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. Mężczyźni, czytajcie to. To taki Samson każdy w nas jest. Każdy w nas jest Samsonem. I później wraca. Wraca i troszeczkę, wiecie, mężczyzna jest zawsze ciekawy. Wie, że nie wolno mu na pewno
w pewne miejsca wchodzić, ale on z ciekawości mówi, a tylko pójdę, zobaczę. I tak wracał drogą i mówi, a pójdę zobaczyć, przepraszam, zobaczę, co dzieje się z tą padliną lwa. I zobaczył tą padlinę, już to się ten lew się rozkłada, ale w środku rój pszczół i miód. O, coś słodkiego. Ale Bóg powiedział, że żaden Izraelita nie może dotykać tego, co jest zabite, tym bardziej, co jest w rozkładzie. Ale Samson tam zobaczył miód. Wiecie, mężczyźni chcą słodkich rzeczy, to słodkie. I co, nie patrzył, że Bóg mówi, to jest przeklęte, to jest nieczyste. Samson zjadł to, ten miód. Ale to jest taki Samson. I historia Samsona i jego niedoskonała droga, mimo wszystko, dała wyzwolenie Izraelitom z niewoli filistyńskiej. Ale był to tylko pewien moment w historii ludzkości. To był moment. W jednym momencie historii Samson dał wolność Izraelitom. Ale to życie Samsona wskazuje na inną drogę, doskonałą drogę, którą przeszedł Jezus, będąc na ziemi. Drogę wyzwolenia, która dokonała się przez Jezusa dla całej ludzkości i po wszystkie wieki. Historia Jezusa, wyzwolenie, Jego śmierć na krzyżu, to nie był tylko, chociaż był fakt historyczny, moment historyczny, ale to ma ciągle wpływ na nasze życie i na życie przyszłych pokoleń. Więc wyzwolenie dokonane przez Jezusa jest dla całej ludzkości i po wszystkie wieki. I tak jak mówiłem o mężczyznach, mężczyźni, znając historię Samsona, są zafascynowani, wiecie, mężczyźni chcielibyśmy mieć taką siłę, a pójdę na siłownię, poćwiczę, będę taki Samson XXI wieku. Mam na przykład mój syn ćwiczy, trenuje, ciężary i tak dalej. On potrafił po pracy, kiedy o 6 rano wraca z nocki, to jeszcze pójść na siłownię. I muskuł, jak był teraz tutaj u mnie, pokazywał. On mówi, zobacz. Mężczyźni fascynują się siłą Samsona, ale często mają za nic siłę i moc Jezusa Chrystusa. Odrzucają Jezusa. Chcą być, że tak powiem, napakowani tężyzną fizyczną, ale rezygnują z siły i mocy, jaka płynie, kiedy przyjmujemy Jezusa do naszego życia. I idziemy do dalszej części tych niesamowitych podobieństw Jezusa i Samsona. Samson został zdradzony przez swoją umiłowaną kobietę. Rozkochał się w kobiecie. To nie była pierwsza. Miał tych miłostek pełno. On ciągle rujnował swoje życie, swoje namaszczenie przez to, że uganiał się za kobietami. No ale już przyszedł taki moment, już miał tych kobiet nie wiadomo ile, w końcu poznał, spotkał tą Delilę i mówi, ta jest naprawdę, ta rozkochała moje serce, ona i tylko ona. I co się okazało? Samson już nie po raz pierwszy został zdradzony przez swoją wybrankę. Pierwszy raz to został zdradzony przez swoją kobietę, która miała stać się jego żoną. To później przeczytacie. Też Samson chciał pokazać Filistynom, jaki jest mądry, jaki wielki, jaki wspaniały i dał Filistynom zagadkę. Filistyni nie mogli tej zagadki rozwiązać, ale wiedzieli, że tu jest ta jego wybranka, którą ma poślubić, więc powiedzieli tej wybrance, jeżeli nie wyciągniesz od Samsona rozwiązania tej zagadki, to spalimy ciebie i dwom twojego ojca.
I ta kobieta, no co kobieta robi w takiej kryzysowej sytuacji? Przychodzi i płacze. Samsonie, no proszę cię, powiedz mi, daj rozwiązanie tej zagadki. No i Samson, który ma to rozkochane serce, powiedział jej, jakie jest rozwiązanie. Ona szybko tup, 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 tup do Filistynów i mówi, takie jest rozwiązanie zagadki. Zdradziła go. Jeszcze nie stała się jego żoną, a już go zdradziła. I teraz tutaj druga kobieta. Druga kobieta, wybranka, ta, która może miała być już wybranką na resztę jego życia. Delila. Wiemy, co było. Też go, tak go nagabywała, tak go męczyła, żeby powiedział, objawił, w czym tkwi jego moc. I on powiedział, że w tych włosach, że nigdy brzytwa czy nożyczki nie dotknęły jego włosów. Jeżeli mu obetną włosy, straci siłę. I ta wybranka jego zdradziła go. Został zdradzony przez kogoś, kogo sobie wybrał. Samson. A teraz spójrzmy na Jezusa. Jezus został zdradzony przez tego, którego wybrał na apostoła, przez Judasza. Jezus go wybrał na apostoła. I co się stało? Został zdradzony. Widzicie to podobieństwo? Idziemy dalej. To jeszcze nie koniec. Kiedy Samson został zdradzony przez tą swoją wybrankę, został uwięziony przez Filistynów, wyłupili mu oczy, przykuli do kierata, do kieratu i chodził i torturowali go jego wrogowie, Filistyni. Ten, który został wybrany, żeby zniszczyć Filistyn, został przez nich uwięziony, torturowany. Samson. Jezus został uwięziony i torturowany przez Rzymian. Jest podobieństwo? Uwięziony i torturowany przez Rzymian. W końcu Samson w tych ostatnich momentach Samson został wyśmiany w świątyni Filistynów, w świątyni Dagona. Kiedy zebrało się cała świta, wszyscy książęta filistyńscy zebrali się w świątyni Dagona, wreszcie w pewnym momencie ktoś powiedział, no to przyprowadźcie nam tego Samsona. Troszeczkę się pośmiejemy, jak Bóg jest mocny. Co Bóg zrobił przez tego Samsona, wybrańca. I przyprowadzili Samsona. Przyprowadzili i śmiali się z niego. Naśmiewali się. Ty, wybraniec Boży, ślepy, w kajdanach. Jaki jest twój Bóg? Możliwe, że wskazywali na posąg Dagona i zobacz, kto tu jest wielki. I wtedy, w tym momencie Samson odniósł największe zwycięstwo nad odwiecznymi wrogami, nad Filistynami. Wtedy, kiedy Filistyni go wyśmiali, uwięzili najpierw, torturowali, wyśmiali się z niego, wtedy Samson w tej świątyni Dagona odniósł największe zwycięstwo, samemu ponosząc śmierć. Wiecie, jak się stało? Stanął tym, którzy go przyprowadzili, czy jakimś tam sługą powiedział, podprowadźcie mnie pod kolumny. Stanął między kolumnami, Filistyni się wyśmiewali z niego, cieszyli się, wskazywali na niego palcem. Pełno Filistynów było, wszyscy książęta. Samson wtedy ostatni raz zawołał do Boga. Boże, Ty powołałeś mnie do tego, abym zniszczył Filistyn. Daj mi tą siłę, niech ta siła do mnie wróci. I oparł się o te świątynie, o te kolumny,
te kolumny się rozstąpiły, świątynia się zawaliła. Jak Pismo mówi, jak Stary Testament mówi, w tym dniu Samson zabił więcej Filistynów niż przez całe swoje życie, ale poniósł śmierć. Poniósł śmierć. To był Samson, cień, zapowiedź Jezusa Chrystusa. I teraz przechodzimy do Jezusa. Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, został wyśmiany. Najpierw torturowany, następnie wyśmiany, wyśmiewali się z Niego. I Żydzi, i ci, którzy wisieli, co najmniej jeden, który wisiał obok Niego. Rzymianie, jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Śmiali się z Niego, a Jezus wisiał na krzyżu. I kiedy Jezus wisiał na krzyżu, właśnie wtedy dokonał największego zwycięstwa nad szatanem. Szatan i wszystkie zastępy diabelskie radowały się. Jezus wisi na krzyżu. Jezus umiera. A wtedy dokonało się największe zwycięstwo. Jezus uczynił to zwycięstwo przez swoją śmierć. Samson umarł, pokonał Filistynów. Jezus umarł, pokonał diabła. Piękne, prawda? Samson utorował drogę do wolności ludowi wybranemu. Jezus utorował drogę do wolności całej ludzkości. Każdemu, kto do Niego przychodzi, przez wszystkie wieki, każdemu człowiekowi Jezus daje wolność od niewoli diabelskiej. Taki jest Jezus. Jezus przez swoją śmierć zwyciężył. Zwyciężył śmierć. Jezus, Samson umarł. Został pogrzebany, może w tych gruzach świątyni Dagona. Jezus też umarł, ale Jezus zmartwychwstał. I Jezus pokonał największego wroga. I o tym nam mówi drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 9 i 10 werset. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem na podstawie naszych czynów, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postępowania i łaski. Łaski, z łaski nas wybawił, nie z naszych uczynków, o tym już mówiliśmy dużo. Z łaski nas wybawił, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Już dawno Bóg to zaplanował, abyśmy otrzymali wolność, wybawienie od tej niewoli diabelskiej, z łaski. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jezus zwyciężył śmierć. Jezus zwyciężył największego wroga. I my mamy życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Nawet jeżeli umrzemy, to i tak żyć będziemy. O tym Jezus mówi, prawda? I jeszcze list do Hebrajczyków. Drugi rozdział, 14 werset. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i w ciele, dlatego i On, Jezus Chrystus, także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest diabła. Jezus pokonał diabła, pokonał jego dzieła, przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. To się dokonało. Później święty Piotr w swoim liście napisał, że krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni. Nie zostaniemy, ale zostaliśmy uzdrowieni. A prorok Izajasz w Starym Testamencie, właśnie ten pisząc o słudze Jahwe, napisał, że ranami, w Jego ranach jest nasze zdrowie. W Jego ranach. Kiedy Jezus był poraniony? Wtedy, kiedy wisiał na krzyżu. A więc to już się dokonało. Twoje zdrowie jest w Jego ranach.
I to jest dla mnie, myślę, że dla was też niesamowite. Jezus daje nam wolność. Nie taką wolność, jak dał Samson wolność Izraelitom. Oni później znowu popadli w niewolę. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, Jezus daje nam wolność po wszystkie czasy. Kogo Syn wyzwoli, ten rzeczywiście jest wolny. Jeszcze raz to, co już czytaliśmy, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 1 werset. Prawo bowiem posiada tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Samson był tylko cieniem. Cieniem, który wskazywał na przyjście Jezusa. Tylko cieniem. My dzisiaj już nie żyjemy w cieniu, ale w rzeczywistości. W rzeczywistości tego, co Jezus dokonał. Z łaski. I to dla mnie to jest piękne. I zachęcam wszystkich do czytania Starego Testamentu. Nie zapominajmy o tym, że oprócz sensu dosłownego, czasami historycznego, niesie on przekaz duchowy dla każdego z nas. Przede wszystkim chrystologiczny, wskazuje na Jezusa. Jezus, Jezus, Jezus. Szukajmy Jezusa ukrytego w Starym Testamencie. Znajdziemy Go wszędzie. Kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, że ma uczynić przybytek na pustyni, Bóg powiedział, z jakich elementów ten przybytek ma się składać. Każdy element tego przybytku wskazywał na Jezusa, wskazuje na Jezusa. Tam to znajdziesz. Jak nie możesz znaleźć, może ci pomożemy i kiedyś powiemy na ten temat, na temat przybytku. Wszystkie elementy wskazywały na Jezusa. Na przykład, zobaczmy, może nam się wydaje, my czytamy, że słupy przybytku, które okalały przybytek, były przywiązane liną do ziemi. I ten gwóźdź był wbity do ziemi, ale Bóg powiedział, tylko może być wbity do połowy. Połowy gwoździa pod ziemią, połowa nad ziemią. Dlaczego? Ten gwóźdź, który był do połowy wbity w ziemię, połowa wystawała, też wskazuje na Jezusa. Jezus niby był zabity, pogrzebany, ale On żyje. Nikt nigdy nie mógł Go do końca uśmiercić. Ten sznur, którym trzymał te słupy, był zrobiony z sierści kozłów. Z sierści kozłów był spleciony ten słup, sznur. O czym to mówi? Wiemy w Starym Testamencie, że raz w roku arcykapłan, kiedy modlił się o przebaczenie grzechów całego ludu, brał dwa kozły, jednego zabijał na ofiarę, na drugiego kładł ręce i wyznawał grzechy ludu. Grzechy ludu wyznawał i ten kozioł został wygnany na pustynię. Tym kozłem takim ofiarnym to Jezus. Ten sznur wskazuje na kozła, ale wskazuje na Jezusa Chrystusa. On wziął wszystkie grzechy całej ludzkości na siebie. I co? Został wyprowadzony poza Jerozolimę, poza obóz. Tam go ukrzyżowano. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy są w Starym Testamencie. Zacznijmy czytać, zacznijmy się fascynować tym. Nie czytajmy szybciutko. A tutaj rodowód, tak długo, tyle tych powtórzeń. Nie przejmuj się, szukaj sensu duchowego. Może właśnie ten rodowód coś mówi o Twoim rodowodzie. Może trudne wersety, te liczby w Starym Testamencie, różnego rodzaju ofiary, zwierzęta czyste, nieczyste, święta i tak dalej. Przychodzenie do świątyni. To ma sens. To ma sens. Zacznijmy tak szukać, a naprawdę Bóg będzie nam otwierał tą zasłonę. Paweł napisał w jednym z listów, kto zwraca się do Pana, zasłona opada. Mamy tą zasłonę Starego Testamentu, ale kiedy czytamy i szukamy tam sensu tego duchowego, zasłona opada. Bóg nam pokazuje coś wspaniałego.
I nie będzie, nie będzie dla nas czymś trudnym usiąść nad kartami Starego Testamentu, jeżeli mamy takie, taką wiedzę, że tam szukamy sens moralny, jak mam żyć. Bóg dał tyle obietnic w Starym Testamencie, ale do każdej obietnicy Bóg powiedział, jeśli. To jest sens moralny. Będę ci błogosławił, jeśli. Piękne, prawda? Więc chciałbym już zakończyć modlitwą. Powstańmy.